Siemanko, jestem Lucek, to jest Need for Speed World i właściwie teraz zbieram sobie kasę na Alfę Romeo 8C i został mi właściwie tylko jeden pościg już do przejechania, żeby mieć 1 900 000 IGC i w końcu będę mógł sobie kupić tą Alfę. Ja już ją jeździłem kiedyś i w ogóle zrobiłem nawet o niej przegląd, możecie zobaczyć na Facebooku, udostępniłem film o tym. I no cóż, samochód nie grzeszy jakoś specjalnie osiągami, ale chcę sprawdzić inną konfigurację części niż te, które miałem włożone wtedy w wersji wymaksowanej w klasie A. Być może uda się jakoś lepiej stunigować ten samochód, żeby prowadził się fajniej, bo no pamiętam, że głównym mankamentem przynajmniej dla mnie w Alfie było właśnie prowadzenie. Tutaj mam wyścig Most Wanted, posiadam obecnie mnożnik kasy, więc tak jak szacuję, powinien jeden wyścig wystarczyć, aby zdobyć nowe auto, aby móc sobie je kupić. Więc przejadę sobie w Porsche GT3 RS4.0 z jeszcze dodatkowym mnożnikiem w skillach, tą ucieczkę drużynową. Tak, ostatnio właśnie bardzo dużo jeździłem tych ucieczek, żeby zdobyć sobie kasę. Zaczynałem od 500 000 i trochę sobie posprzedawałem też skillów, jakichś części ulicznych, które można kupić w sklepie, bo po prostu są niepotrzebne, a też dużo kasy za to przyszło mi, gdzieś około, nie wiem, z 200 000 łącznie ze skillami, tak? No może nawet i więcej, bo sporo tego było. No i sprzedałem takie jakieś nieużywane samochody. Znaczy nieużywane, jakieś takie słabe, które też są często u dealera samochodowego za IGC i którymi w ogóle nie jeżdżę, nie? Takie coś jak Pontiac GTO wersja Moloch, czy nie wiem co tam jeszcze było takiego. No i sobie zrobiłem trochę kasy dzięki temu i oczywiście pościgi. Za jedną ucieczkę drużynową dostaję tak 30 000 teraz IGC, także to jest sporo. Kogoś aresztowali. Za 3 ucieczki mam 90 000 IGC, prawie 100 000, więc spokojnie da się tutaj zarobić dosyć szybko na ten samochód, w sensie Alfę, tak? I spieszyłem się, powiem wam szczerze, z tym zbieraniem kasy, z tego względu, że oferta, w sensie ten samochód jest tylko na weekend, tak? Właściwie do poniedziałku, do godziny 14. jest dostępny za kasę z gry u dealera samochodowego i co ciekawe, to jest w ogóle pierwszy raz, kiedy to auto jest dostępne za kasę z gry, dlatego tym bardziej warto skorzystać. A co ciekawe, w ogóle nie jest to nawet jakiś lepszy samochód, tak? Nie wiem dlaczego wcześniej nie był dostępny za IGC, a na przykład było Porsche 996. Porsche 996 jest 100 razy lepszy od tego, od tej Alfy. Ma mocniejsze nitro, przyspieszenie. Nawet chyba prowadzenie ma lepsze. No ale zobaczymy zaraz. Myślę, że zaraz tą Alfę kupię i ją sobie jeszcze dokładniej przetestuję. Sprawdzę sobie różne tam części, jak na nią działają i tak dalej, i tak dalej. Części też jakoś w magazynie nie mam specjalnie dobrych. Najlepsze to są wyścigowe, także no nie ma szału. Wszystkie profesjonalne czy ultra są już w samochodach porozkładane. Ale to nic, naprawdę te części nie dają... What the hell? The hell? Te części nie dają aż tak dużo, żebym się musiał tym specjalnie przejmować. Ważniejszy jest oczywiście samochód niż same części. No dobra, dojechałem do mety. Czekamy jeszcze na ostatniego gracza. Pyk, wszyscy skończyli. I powinienem gdzieś około 30 000 IGC dostać. O, coś się nie chce tutaj załadować ostatni. Mi pokazuje się, że tutaj to jakieś zbugowane też jest. W ogóle cały, ta gra to jeden wielki bug. Dobra, muszę dostać minimum 28 000. Dobrze mówię? Nie, źle mówię. 18 000. Dostałem 30 000. Więc powiedzmy, że zostanie na tunik. Dobra, mam 1 900 000 IGC, czas kupić
Alfa Romeo. Mam jeszcze trochę boostów. Miałem, ogólnie dostałem na maila jeszcze 600 boostów, wiecie, w tym takim kodzie. Sprawdzajcie maila, bo czasami nawet przysyłają te kody. Byłem zaskoczony tym, ale naprawdę się gdzieś tam pojawiają, więc to jest ciekawe. Fajne są w tej Alfie felgi, bez kitu, podobają mi się. No i miałem właśnie 1000, o, jakiegoś kolekcjonera. Nie miałem jeszcze nigdy Alfy, ciekawe. No i dostałem właśnie 1600 boostów miałem. No i sobie właśnie kupiłem ten mnożnik kasy, tak? Dobra. No, taka alfa bez żadnego bodykitu. Bo ja miałem wcześniej rentala, tak? Bez bodykitu dużo, dużo lepiej wygląda niż to, co miałem poprzednio. Prowadzenie jest całkiem spoko. Nie jest tragicznie. Pojedziemy sobie na pewno jakieś wyścigi tutaj zaraz. Nie wiem, czy będę od razu wpalał jakieś części. Szczerze mówiąc, ja bardzo lubię jeździć z samochodami stokowymi. Bo nie wiem, czy wiecie, ale one w Wordzie mają w miarę zbliżone osiągi, w sensie prędkość maksymalną, przyspieszenie to tam, nie wiem, ciężko to wyrzucić, ale prędkość maksymalną i takie ogólne osiągi mają w miarę zbliżone do tych z rzeczywistego świata. Później po prostu wszystko się psuje, jak zaczynamy wkładać części. Przynajmniej tak jest w większości samochodów, nie? Nie wiem, jak tam z tymi koksami typu F1 albo Toyota MR2. No to jest kwestia sporna tutaj. Dobrze, weźmy sobie może jakiś wyścig. Okej, dobiło mi na draga. Na dragu ten samochód w ogóle nie ma sensu. Mamy tu słabe przyspieszenie, słabe nitro. W ogóle dobiło mnie do kogoś, kto ma 24 poziom i już Koenigsegga Agera, tak? Mimo to udaje mi się nawet robić double shifting. Zobaczcie. Oj, i zdążyłem. Nie jest źle. Ha, przegrałem. Ten miał w ogóle prędkość 377, a ja 299, nawet 300 nie wyciągnąłem. No ale to jest alfa bez w ogóle żadnych części, tak? Więc nie ma się co tu dziwić. Zielony neon sobie odblokowałem. Tutaj mam Highway 99 and State w drugą stronę. Zobaczmy. Wow, same koksy. RTRX się nawet pojawił, proszę bardzo. BMW M3, E30, Roadster, Lamborghini, Murcielago. Oj, zobaczcie, całkiem ładnie sobie radzę na tych zakrętach. Wyprzedziłem dwóch kolesi, którzy gdzieś tam się rozbili. Postaram się jechać bez power-upy, czy postaram się. I tak power-upy tutaj mi nic nie dadzą. Chyba, że katapulta by coś tam pomogła. Wyganiam RTRX-a, który gdzieś tutaj się chyba też rozwalił. Na pewno nie skończy na pierwszej pozycji, nie ma szans. Widzę, że tutaj dużo osób używa teraz nitra i ogólnie mają samochody z mocnymi... What the hell, co ta taksówka zrobiła? Czemu mi skręciłam pod te? Dobra. Goni mnie coś tam z tyłu. Ale nie jestem ostatni, więc naprawdę nie jest źle. To jest, jak mówiłem, alfa bez żadnych części. Coś tam sobie zaraz wsadzimy, bo z wami tutaj wylosowałem turbo Velocicoma na przyspieszenie psy, no także to powinno być, powinno coś tam mi dać, jakieś kopa, ale pewnie niewielkiego. Tak naprawdę dobre, trochę tam wpływ na osiągi mają części dopiero ultra. Dobra. Szczególnie prędkość maksymalna. Okej, zobaczmy. Tutaj jest taki trudny odcinek wyścigu. Hops, hops. Nie, no jeździ się całkiem spoko. Zdecydowanie. Kurde, no teraz było ciężko. Ale to była moja wina, trochę skopałem. Nie będę ostatni, to naprawdę jest sukces. O, goni mnie Zonda F. Zobaczcie, jak mnie wyprzedziła pięknie. Myk. I ukończyłem sobie przedostatni. Także mówiłem, ostatni nie będę. 295 km na godzinę prędkość maksymalna mojego bolidu. No i jestem tutaj sobie w warsztacie. Mamy dwa dostępne bodykity. Pierwszy jest taki. Drugi jest... O Boże. Nie, niech spieprzają z tym gównem. Paskudne. W ogóle psują kształt tego samochodu.
który jest dosyć ładny. Tu spoiler raczej też nie będzie nam pasował. Jak myślicie, taki zaokrąglony? Ten by nawet pasował, co nie? To nie jest całkiem spoko. Dobra, tego sobie zostawimy. Maski są nawet, zobaczcie. Taka i taka. O, to wygląda spoko, kupimy sobie. Felgi, a może zamiast maski kupimy jakieś felgi? Chociaż felgi są całkiem spoko w tej Alfie. Co nie? Jakieś może kupować inne, to nie ma sensu chyba. Felgi zostawimy fabryczne, są ładne. Neon sobie odpuszczę. Mam tutaj jakiś dziwny, płomienny. O, zainstaluję. Za 0 boostów. Czarne szkło. Chyba mam tam jakieś zabarwienie. Dobra, zobaczmy w moim magazynie. Tu mam felgi. Felgi mówiłem, że zostawiamy takie. Fioletowe, niebieskie. A mam czerwone w ogóle? Czerwone szkła? Mam. Damy sobie, ale coś, nie, to już tandetnie wyglądają te czerwone szkła moim zdaniem. Dajmy sobie na dół. Zobaczę, czy mam obniżenie trzeciego poziomu. Mam jeszcze kilka. Dajmy sobie to. Dajmy sobie to. I dajmy sobie jeszcze taką maskę. Też fajnie wygląda dosyć. Tak. I będzie spoiler i będzie maska. Całkiem moim zdaniem ładnie to będzie wyglądać. Nie wiem, czy będę zmieniał kolor. Chyba nie. Ten wygląda całkiem spoko. Tablice rejestracyjne. Czy mam jakieś ciekawe? Maxed. Legend. Cash. Beta mi jeszcze jedna została. Jakie tu dać? Może jakieś te? I own you. O, to sobie damy. Myk? Może być. No i świetnie. Teraz chodźmy sobie do warsztatu z osiągami. Naklejek jakiś tutaj nie będę jakiś dawał, innych takich, jakichś takich. Dajmy sobie tutaj silnik może taki. Doładowanie. Oj, spada mi prowadzenie, zobaczcie. No jest problem, bardzo spada. O, 8 punktów, ja pierdzielę. Po wsadzeniu turbo, no to nie fajnie. Trudno. Już 12 punktów, o rany, katastrofa. Skrzyni nie mam, tu mam coś. Katastrofa, moi drodzy. Gromlena wsadzę. Kestrel. 22 punkty minu, ja pierdziu. Jaki dramat. I jeszcze pójdziemy do sklepu. Jak mi starczy, to kupię przekładnię. Nie mogę, nie mam tyle kasy. To muszę wybrać tą z magazynu. Przekładnię wybierzemy sobie zieloną. O. 24 punkty minus na prowadzenie. O rany. Ale prędkość maksymalna znacznie podskoczyła. Z 597 do 725 punktów. Więc teraz myślę, że samochód spokojnie powinien prędkość powyżej 300 km na godzinę wyciągać. Tym razem mam trochę innych przeciwników. Ale powinno pójść znacznie lepiej. Nie wsadzałem tu jeszcze żadnych skill modów. Jedna alfa już mnie wyprzedziła. Pewnie jest lepiej ulepszona być może. Sprawdzimy sobie to po wyścigu, jak nie zapomnę. Teraz spróbuję pojechać jak najlepiej. Oj, prowadzenie jest trochę gorsze. Oh, god damn it! Latające traficzki. Cholera, jasna. Jak ominąć tego? Dobra, poleciał sobie na dachu. Co tu się dzieje do cholery? Ja dostatni, jak nubek. Prowadzenie jest gorsze, ale nie na tyle, jak to pokazuje statystyka. Naprawdę da się przeboleć. Nie ma problemu. Czy jest jakaś różnica w przyspieszeniu? No jest. Jest to odczuwalne. Chociaż też jakiegoś hardcore nie ma. Na pewno samochód jest o wiele szybszy niż był. To zdecydowanie na plus. O! Ja pierdzielę! Dobra, ale jakoś się udało. Jeden mnie popchnął, drugi mnie coś tam zgwałcił. I jakoś jadę na trzecim miejscu na razie. Ok.
Okej! Kurde! Mało brakowało. Goni mnie Nizmo, słyszę Nizmo za sobą, na plecach moich. Nio! Okej. Ktoś jest pierwszy i ktoś koksi ładnie. Nie, spadaj! Cholera! Przedriftował po mnie, czy no? Zrobił rajda na mnie. Nie zramował, fajnie. Ale jedzie koło mnie nadal. Cholera, jasna. Jedzie za mną? Jedzie. Ale może się... O! Kurde, ale zlamiłem. Sam koniec. God damn it. Nie no, muszę to poprawić. W ogóle, kto wygrał? Wiktoria? Jesus. 350? To możliwe? Ile to... Co ta Wiktoria ma w sobie? Tak, aha. Same ultrasy ma tutaj. No. No to ładnie poleciał koleś. Teraz udało mi się wbić chyba na Rosewood College. What the hell? Czemu startuję sam? Aha. No i dobra. Wbiłem na Main Street. Tu chyba nie będzie autofinisheru. Zobaczymy, czy da się przejechać. O! Ktoś zrobił niespodziankę ładno. Ojej, same koksy tutaj widzę jeszcze. God damn it. Jok, milimetr! Przejechałem, cudownie. No milimetr od tego pick-upa. Fajnie to wyszło. Dobra. Ja mam tu taki myk na tym, na tej trasie. Że... O, Jesus. O, my gosh. Że jadę tutaj naokoło. Nie jadę skrótem, nie robię tam wyskoku. Tylko jadę na obkoło jak ten Lotus Elise. Bo na wyskoku strasznie dużo prędkości się traci, nie? O, a teraz zrobimy taki lekki tylko skoczek. Jest lepiej. Mamy większą prędkość. Wow, wow, wow. Ach, przystanek pieprzony. A zobaczcie, wszyscy zbici w kupie tam są. Normalnie walka na wysokim poziomie. To lubię. Ale nie mogę ich dogonić. Nie wiem, czy za wolny wóz mam, czy co. Zobaczcie. Capri mnie wyprzedził. O jeez, o jeez, o jeez. Jesus. Okej, okay. I co? I znowu tu pojedziemy? Znowu tu pojedziemy. Chociaż teraz to specjalnie nie ma sensu, bo i tak zaraz koniec. Ops. I git. Koniec wyścigu. No nie poszło najlepiej, skończyłem ostatni właściwie, bo Ford Capri się zbuntował i jednak nacisnął Alt F4 po poważnej stłuczce i sobie wyszedł. Okej, okay, mamy tutaj Silk Road. Ła, ktoś się na mnie odrodził. Pojedynek kontra GT2996, Valentino Balboni i BMW 1M, czy M1, M1, tak, Procar. I tutaj mamy okrążenia, dosyć trudne zakręty do pokonania. Właściwie ja bym Alfę bardziej dedykował na więcej prostych, tam na przykład na Heritage, czy właśnie Highway 99 State, czyli ogólnie takie trasy z dzielnicy Rosewood w tej grze. O! Czy tam nawet Rockport, tak? Ogólnie te wszystkie trasy z Most Wanted 2005, to myślę, że bardziej pasuje właśnie Alfa niż tutaj, bo tutaj jest ciasno, dużo ostrych zakrętów, a ostrych zakrętów Alfa nie lubi specjalnie, chociaż radzi sobie jakoś na nich, nie? Ale tak też dużo prędkości wytracimy i zdecydowanie lepiej sobie radzą tutaj samochody bardziej przyczepne, no właśnie. Alfa ma problemy z przyczepnością. Cholera, mogę sobie dołączyć do jakiegoś lobby teraz, bo niby wyszukało mi gdzieś wyścig. No cholerna gra. Okej. I teraz tak. Jestem na trzeciej pozycji. Wyrzuciło mnie! Lecę w pick-upa. Cholera jasna. Niedobrze, niedobrze. Ktoś dodał okrążenie. I magnes na ruch uliczny. Ja też mam magnes. Właściwie mógłbym go użyć
W sumie to by było całkiem pomocne, ale dobra. Dzisiaj testujemy tylko i wyłącznie osiągi tej alfy. Jestem właśnie, byłem ciekawy, jak się spisze bez tych wszystkich takich ulepszeń od twórców, typu że jest wymaksowana w klasie A. Zobaczcie, tak jak mówiłem, Valentino Balboni tutaj poradzi sobie najlepiej. Znaczy, tak myślałem, a nie mówiłem, bo w sumie wam tego nie powiedziałem, tylko sobie o tym myślałem. Jezus, co się ze mną dzieje? No bo Valentino Balboni ma z tych samochodów, jeszcze Procar ma bardzo dobrą przyczepność, ale skubanie, zobaczcie. Specjalnie tak się wbił, żeby się na mnie przetagować, nie? Ale tacy nie dojeżdżają daleko. Nitro z przed każdym zakrętem, kurde. To ja bez nitra jadę prawie tak jak on, bez jaj. Tutaj zresztą nie ma za wiele miejsc, gdzie można użyć nitra. No ale jak kto woli, tak? Jak ktoś lubi używać nitra przed zakrętem, to proszę bardzo. Ahaha, nie zramujesz mnie. Ahaha, ale chyba wygra. No niestety chyba przeleci szybciej. Uwaga, przeleci. Wygrał niestety. Zramował mnie i wygrał. No ale taka jest ta gra. Dobra, moi drodzy. Need for Speed, World, testowanie Alfy Romeo przed tuningiem, po tuningu. Myślę, że czas zakończyć. Ogólnie z wami sobie trochę go, przetuningowałem. Myślę, że teraz wygląda całkiem spoko. Może ten neon trochę gryzie w oczy, tak? Ale ogólnie spoiler całkiem tutaj pasuje i ta maska. Okej, bardzo wam dziękuję, że byliście ze mną. Trzymajcie się i do zobaczenia, na razie. Pa, pa.